Oj, ostro ostatnio zamieszałem na YouTubie odnośnie projektu ustawy, nowej ustawy prosumenckiej, a w zasadzie ustawy, w której prosument ma zniknąć. Ale są jeszcze ciekawsze tematy, na które bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Jak czytamy w najnowszych doniesieniach, prezydent podpisał ustawę, nadchodzi nowy obowiązek, a mianowicie zostaną wymienione wszystkie liczniki energii elektrycznej, i to nie te prosumenckie, czyli te fotowoltaiczne, tylko liczniki energii zwykłych obywateli na liczniki, które będą sczytywały co 15 minut informacje związane z naszymi odczytami, z naszymi tematami, że tak powiem, zużyć, prądów biernych i w ogóle. O ile faktycznie, bo tak rozmawialiśmy sobie z różnymi osobami na ten temat, czy to jest dobre, czy to jest złe, powiedzmy, że całe założenie tego, dlaczego te liczniki są wymieniane, ogólnie nie jest złe, bo tutaj bardziej chodzi o to, żeby mieć jakby kontrolę nad energetyką kraju i żeby tam, gdzie są potrzebne zapotrzebowania energii, tam dawać na przykład większe rozbudowy sieci i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie moje brzmi, po co 15 minut? I tak i tak jesteśmy, użyję tego słowa, inwigilowani z każdej strony, a tutaj będzie po prostu znowu wszystko wiadomo, jak to się wszystko układa. Mamy już tak, e-recepty, mamy sczytywanie wody elektroniczne, mamy sczytywanie prądu elektronicznego. Ja może troszeczkę przesadzam i też nie chodzi o to, żeby tutaj jakby zastraszać pewne osoby i pewne tematy, ale weźmy sobie pod uwagę na przykład taką sytuację. No bo tu, ja tutaj jakoś tak widzę, a jeszcze zapomniałem o kasach, które wysyłają, kasach fiskalnych, które wysyłają od razu informacje do Urzędu Skarbowego, jak tam to wszystko wygląda. I ma zostać do tej ustawy jeszcze, tutaj doczytam, ustawę pozwala na instalowanie tak zwanych inteligentnych liczników i stworzenie centralnego systemu informacji teoretycznie energetycznej. Ja troszeczkę, kurde, jakoś nie wierzę w to wszystko, co się dzieje teraz w Polsce i jakoś nie bardzo mi pasuje to, co się tutaj wyrabia i nie wierzę w to, że te wszystkie rzeczy są tworzone dla naszego dobra. Nie chcę nic mówić, ale nie wiem, czy to troszeczkę nie jest tak, że taki głupi przykład trochę dam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że bierzemy, nie wiem, zwolnienie druk L4, nie przychodzimy do pracy. No, zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie robią tak, że, nie wiem, biorą zwolnienie, a wyjeżdżają na wczasy. I tak, licznik elektryczny sczytuje nam informacje o naszych zużyciach, tylko że jak nas na przykład w domu nie ma, to tego zużycia nie ma. E-recepta robi nam taką sytuację, że jeżeli lekarz przepisał nam leki, a my tych leków nie wykupiliśmy, to się wszystko zaczyna, że tak powiem, łączyć do siebie. Po prostu nie wiem, czy aż tyle informacji o nas jest aż tak istotnych, żeby trzeba było to wszystko notować i nas tak po prostu sprawdzać. Nie wiem, no ja uważam, że nie jest to super najlepszy pomysł. A wracając do tej naszej ustawy prosumenckiej, która ma się wydarzyć. Ostatnio oglądałem kilka filmów po tym moim, który po prostu poszedł niesamowicie wysoko. W tej chwili jak nagrywam, jest 7 czerwca. Godzina 22, film ma wyświetleń około 200 tysięcy. Pojawiło się wielu twórców, którzy zaczęli o tym temacie mówić. Jednym z nich był pan Zdzisław z kanału Działka i Ja, który zapewnia wszystkich, że prosument nie zniknie, będzie dobrze. W telewizji słyszeliśmy, że prosument nie zniknie, na pewno będzie fantastycznie. Panie Zdzisławie, mamy pewien problem.
To nie jest tylko do Pana, tylko również do innych, którzy na ten temat troszkę mówią w ten sposób. Z pewnych źródeł wiem, to są źródła z energetyki, więc, ale nie będę tutaj żadnymi nazwiskami przytaczał, nie jestem tak odważny jak Marcin Mizgalskich. Wiem, że będą prowadzone pewne kontrole po tym styczniu 2022 roku, sprawdzające, czy prosument nie ma czasami za wysokiego napięcia, czy nie jest ono podniesione, czy nie jest dołożonych paneli więcej niż jest zgłoszone. To można i jakby elektrownie, czyli zakłady energetyczne zakupiły urządzenia do pomiarów, jeśli nawet nie chcielibyśmy wpuścić zakładu energetycznego do siebie, do posesji, do pomiarów, no to zakładają takie urządzenia na linie i widzą, na jakiej wysokości napięcie jest wysyłane do sieci. A jak dobrze wiecie, bo też oglądaliście na pewno film, który dałem jakiś czas temu i też bardzo duże zainteresowanie, bo też bardzo duży problem jest z tym, my nie możemy według ustawy, według rozporządzenia, nie możemy przekraczać, według normy, przepraszam, źle mówię, według normy energetycznej nie możemy przekraczać 253 V. Jeżeli napięcie w sieci jest podwyższone, to my, chcąc wysłać od siebie do sieci energię, nasz falownik powinien, a w zasadzie musi, bo technicznie jest to inaczej niemożliwe, podnieść napięcie przynajmniej o takie 5 V, żeby wysłać tą energię do sieci. A jak wiemy, też tam trochę taką, źle zrobiłem, że to powiedziałem, ale taką pewną poradę dałem dla tych, którzy mają ten problem z podwyższonym napięciem, żeby sobie po prostu może podwyższyli napięcie na swoich falownikach. I to właśnie będzie jednym z przyczyn, których prosumenci mogą zostać po prostu usunięci, bo jeżeli zostaną zrobione pomiary i okaże się, że nie spełniamy norm, to wtedy zostanie nam wypowiedziana umowa prosumencka, a po wypowiedzeniu tej umowy prosumenckiej będziemy mogli, prawdopodobnie, daj Boże, będziemy mogli wrócić z powrotem do sieci i produkować prąd, ale wtedy już nie na zasadach prosumenta, tylko na zasadach innych. Zresztą też nie byłbym takim optymistą, że przy zmianie ustawy zakłady energetyczne nie będą mogły wypowiadać tych umów. Nie chcę absolutnie straszyć, żeby nie było, sam jestem w tej samej sytuacji, też jestem podpięty do sieci energetycznej, wiecie o tym. Dlatego ja bym wolał, żeby się nic nie zmieniało, bo jest po prostu dobrze. Ale może być taka sytuacja i musicie mieć to na uwadze, że będą te umowy zmieniane, wypowiadane i tak dalej. Już w następnym odcinku, obiecuję, naprawdę będzie o magazynach energii, w których opowiemy, w jaki sposób te magazyny energii mogą gromadzić nam, znaczy może troszkę, no zresztą zobaczycie sami, bo już odcinek mam, tylko po prostu tak nie ma kiedy go wpuścić, więc czekam po prostu na dogodny moment. Zastanawia mnie jedna rzecz i bardzo proszę, żebyście to też zweryfikowali w komentarzach, bo mam nadzieję, że będzie tak samo żywo komentowane jak ostatnio. Bo jestem bardzo ciekawy ogólnie tego projektu. Czy ten projekt to nie jest takim troszeczkę kierunkiem ruszenia, że tak powiem, z fotowoltaiką? Mam kilku znajomych, którzy montują panele fotowoltaiczne i wcale nie ma takiego super boomu na montaże. Nie jest tak, że się nie montuje fotowoltaika, ale temat jest taki, że rynek się na tyle już nasycił fotowoltaiką, że jeśli chcemy zamontować, to jest tych firm bardzo dużo, a pracy, że tak powiem, na rynku już tak za dużo nie ma, więc nie wiem, czy to czasami nie było trochę tak z tym projektem ustawy, bądź ewentualnie z ustawą, która się może zmieni, może się nie zmieni. Zobaczymy, jak to będzie, chociaż troszkę czytałem ten projekt ustawy i on już jest nawet na etapie sejmowym, więc tam już się trochę dzieje w tej ustawie, więc myślę, że raczej ona będzie, ale troszkę to może być takie naciągane,
żeby, że tak powiem, może nie chcę powiedzieć zmusić, ale pomóc podjąć decyzję tych, którzy jeszcze tej fotowoltaiki nie posiadają, a jednak chcieliby ją posiadać. No i to takie moje przemyślenia w tym temacie. Bardzo dużo też fajnych komentarzy było pod tym ostatnim filmem. Teraz w telewizji usłyszałem, że dla starych prosumentów zasady magazynu energii ma być przez 15 lat, ale o ile nie skrócą, tylko nowi prosumenci, nowe zasady itd., itd. To jeden z komentarzy bardzo fajnych takich naszych tutaj gości, widzów. No i też są oczywiście sceptyczne. Nie liczcie na to, że jak macie umowy na 15 lat, to te umowy nie zostaną zerwane. No może tak się zdarzyć, dlatego mówię, słuchajcie, zobaczymy. Na razie na spokojnie, nie ma co się tutaj nakręcać. Napiszcie, co o tym sądzicie, jak myślicie, jak to się wszystko pozmienia. Będziemy oczywiście kontrolować sytuację, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy nie trzeba będzie myśleć o magazynach energii, chociaż z tymi magazynami to też nie jest taka prosta sprawa. Pominąwszy fakt, że nie są tanie, to jest jeszcze i kilka innych problemów, ale to może jakimś innym razem. Dzięki bardzo. Bardzo fajnie, że uczestniczycie tak żywo w komentarzach i w ogóle bardzo dużo się dzieje. Oczywiście zapraszam Was na tą grupę facebookową Pompa Ciepła i Fotowoltaika Użytkownicy i Porady. Tam możesz oczywiście bez skrępowania zadać pytanie na wszelkie tematy, jakie masz tylko ochotę. Ważne, sprawdzone informacje. Tylko tutaj. Dzięki bardzo.